supermarketu. Tak z grubsza Wam powiem, że będę jadła w tym tygodniu przynajmniej, będę starała się jeść owsiankę na śniadanie, albo kupną, taką gotową, jak Wam pokazywałam wcześniej, albo otworzę swoją wersję, zdrowszą oczywiście. Na obiad zazwyczaj jem zupę, mogę kupować gotową zupę, a czasem po prostu będę robić taką zupę domowej roboty. Polecam oczywiście wszystko robione swoją wersję, bo jest bardziej zdrowsze. Jedziemy właśnie do supermarketu na zakupy i słońce strasznie razi, więc jedziemy do sklepu i zobaczymy się po sklepie. Pokażę Wam też szybko, co kupiłam. Kupiłam kaneloni, bo robiłam kaneloni na naleśnikach, nie mogłam nigdzie znaleźć pastę, a zobacz, znalazłam kaneloni pastę w polskim sklepie, więc będziemy robić pastę kaneloni z serem ricotta. Kupiłam specjalne ciasteczka, żeby zrobić włoski deser tiramisu i on tak wygląda właśnie. Także będziemy zdecydowanie robić, bardzo duże opakowanie tutaj jest go, zobaczcie, więc specjalne ciasteczka włoskie, będę robić deser tiramisu. Przepyszne. Tylko będzie to przepis włoski, prawdziwego Włocha, nie jakaś tam podróbka. Czyli jak coś robić, to dobrze. Także będziemy robić zdecydowanie coś pysznego. Okay, walentynki to walentynki, więc zobaczcie, co kupiłam. Tada! Balony serduszka, więc zaraz je rozpakuję i Wam pokażę, jak będą wyglądać. Nawet sama nie widziałam, bo zapłaciłam. Spytała się, czy ma do wyboru balony czerwone na walentynki. Powiedziała, że tylko ma jeden rodzaj, więc mówi, niech pakuje 6. Ale chyba nam jeden strzelił, jak wracaliśmy, bo straszna, brzydka pogoda jest dzisiaj. Zaraz Wam pokażę. Cały mokry jesteśmy. Nie wiem, czy widać, że pada, ale naprawdę tragedia. Także cały mokry, wróciliśmy mokro, jak nie wiem co, jak widzicie. I wracając do balonów, zaraz tu przestrzeń tak orzeźwimy. Niespodzianka będzie dla Sofii, jak wróci ze szkoły. I więc rozpakujemy je teraz za 3, 2, 1. Ta-da! Ja tu pakdę. Czy mi pakdę mał? I zapłaciłam chyba 17 funtów za 6 właśnie takich. Bardzo ładnie wyglądają. I można je w sypialni albo w kuchni. Gdzie chcecie. Pani je przynieść, bo to ma je obciążenie i możemy gdzie chcieć. Ok, i tak wyglądają nasze baloniki. Naprawdę fajne. 6, ale na innych wysokościach i naprawdę fajne. Walentynkowe. Już. Także fajne do sypialni, do pokoju. Mamy taką foremkę, żeby zrobić walentynki są, więc zamówiłam sobie taką foremkę, żeby zrobić serduszka, naleśniki. Oczywiście możecie normalne je robić i zrobić je na normalnej patelni. Tutaj mamy właśnie formę serduszek. Próbowałam, są bardzo dobre i nie przewierają, ale można zawsze zabezpieczyć się, zasprayować, żeby jeszcze lepiej odchodziły naleśniki. Ok, dziewczyny jedzą naleśniki. Sobie jak roję te truskawki świeże. Dobre? Kasi? Dobra. Mam tutaj naleśniki. Tak, naleśniki. Po co naleśniki? Naleśniki. Co wie, naleśniki? Naleśniki. Dobrze. I ja zaraz zrobię sobie swoje śniadanko, jajka w formie serduszek. Zdrowa wersja. Powiem Wam, że zawsze zaczynam dzień od kawy i
właśnie takich overnight oats, które robię sama, próbuję je robić sama. I potem biorę moje witaminy i tabletki. Witaminy biorę na włosy i witaminę D, bo jest zima. Także to są takie podstawowe witaminy, które biorę codziennie. Zawsze lub to jako rutyna, czyli rano wstajemy, wodę i dwie tabletki. Od razu połykamy. Witaminę D musicie brać i na włosy opcjonalnie. Ja mam bardzo cienkie, w zimie szczególnie, dlatego muszę sobie poprawić je do lata. Trochę odżywić. Na moim kanale pojawi się filmik ze stosowaniem tych tabletek w Viviscalu. Przed i po, także zrobię Wam zdjęcie, nakameruję. Właśnie przed, moje włosy przed i po używaniu tabletek będę je stosować przez 3 miesiące. Także to jest wystarczający czas, żeby zobaczyć, czy są jakieś dobre efekty w Viviscalu. Biorę je dwa razy na dzień, rano i wieczorem. Okej, pokażę Wam, ile ważę. Zważyłam się ostatnio i ważę w tym tygodniu, początek tygodnia. I ważę 77,7 kg. To jest 8 luty. 77,7 kg. Zobaczymy za tydzień. Staram się jeść mniej przetworzonych rzeczy, bardziej zdrowo. Tak wyglądają moje paznokcie. Jak widzicie, już takie odrośnięte. Muszę się ich pozbyć. One są nadal sztuczne. Więc powiem Wam, że pozbędę się ich. I widzicie te odrosty. I powiem, żeby mi ściągnęli całkowicie te sztuczne i zrobili francuski manikur na moich paznokciach. Także taki jest plan. I idziemy załatwić. Tak wyglądają moje paznokcie. Trochę odświeżone. Zobaczcie, jaki francuski manikur. Taki sobie album strasznie grubo mi zrobił. Tutaj widzicie, jak grubo zrobione. Jest okropne. Wyglądają okropnie grube. No ale na moje paznokcie już są i będę po prostu witaminki i odświeżę je. Także to są moje paznokcie schorowane. No lepsze niż były. Moje paznokcie i muszę je po prostu pielęgnować teraz. Witaminki, zdrowe odżywianie. Okej, wróciłam właśnie ze sklepu i pokażę Wam, co kupiłam. Pokażę Wam, co kupiłam nowego. Muszę się z Wami podzielić, co kupiłam. Fajne. Moje zamówienie ze zdrowego angielskiego sklepu. Mają tam dobre produkty, takie lepszej jakości, organiczne i pokażę Wam, co zamówiłam. Okej, chwila prawdy. Pokażę Wam, co kupiłam. Kupiłam chia seeds, ale to są takie organiczne, lepszej jakości chia seeds. One były chyba, kup jedno, drugą dostaniesz za połowę ceny. Takie porządne chia seeds i one ma tutaj 400 gram. Jedno takie duże opakowanie, są większe. I dwa też opakowanie było jedno do kupienia, drugie połowę ceny. Właśnie te czekoladowe nipsy, czyli one takie posypka czekoladowa, co pójdzie na moje śniadanko. Pyszne, czekolada. Zdrowa czekolada, bo ona nie jest przetwarzana. Także dwa opakowania takie chia seeds i kupiłam sobie jeszcze szczotkę organiczną. Ona tak wygląda. Mam taką samą, tylko że małą, a ta jest dużo większa i super. Tak wygląda. Nie niszczy się, nie niszczy włosów i jest super na włosy. Cienkie, ja mam bardzo cienkie włosy i ona po prostu pomaga. Szczotka. Mam tą samą, tylko w wersji małej. I powiem Wam, że jest fantastyczna, dlatego kupiłam sobie zwykłej takiej wielkości, takiej dużej. Także naprawdę jestem zadowolona z mojego zakupu. Okej, to by było na tyle w tym filmiku. Zobaczymy się w następnym. Na razie, pa!